Cześć Piotrze, mam nadzieję, że wyjaśnisz mi, co z tym naszym bezpieczeństwem. Czy jest się czego bać w kontekście i tego, co się dzieje na Ukrainie, i tego, jaki jest stan naszej armii. O tym wszystkim chciałbym dzisiaj porozmawiać. Jesteś dobrym adresem. Nie wiem, czy jestem najlepszym adresem, ale postaram się na parę twoich pytań odpowiedzieć. Jak wchodzisz do internetu i szukasz jakichś porównań, rankingów, które pokazywałyby siłę poszczególnych armii, no to jest najbardziej znany chyba Global Firepower. Taka strona, która porządkuje właśnie siłę bojową poszczególnych państw. I dla mnie ona jest zaskakująca. No bo oczywiście na początku miejsce pierwsze to Stany Zjednoczone, miejsce drugie to Rosja i wiadomo mniej więcej, jak to się potem układa. Ale szukałem Ukrainy i Polski. I Ukraina jest na miejscu 22, a Polska na miejscu 24. I to była dla mnie zagwozdka. Jesteśmy krajem już rozwiniętym, bogatym, w przeciwieństwie do Ukrainy, która jest krajem upadłym w pewnym sensie, która jest krajem biednym. A jakiś ranking w internecie, najczęściej cytowany zresztą prawdopodobnie ranking, plasuje jej wojsko wyżej niż nasze. I może zaczniemy od tego. Jak to wyjaśnić? Co tutaj nie gra? No, po pierwsze, to jest tylko ranking. Jak wojsko, struktura, uzbrojenia, liczba armii nie musi być zawsze równa, tak? Znaczy, lufa lufie nie musi oznaczać dokładnie tego samego. Czy ten ranking jest, tak jak i większość tego typu rankingów, jest niestety w dużym stopniu uproszczeniem pewnym. Tak, tam się nie ilość wojska, ilość sprzętu niekoniecznie musi się przekładać na siłę i potencjał bojowy, a ten z kolei niekoniecznie zawsze musi się przekładać na umiejętność i możliwość tego wykorzystania. I tu podam taki przykład, jak się zaczęła arabska wiosna i w poszczególnych państwach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu wybuchały zamieszki. No i Libia, jeden z najbardziej takich drastycznych przykładów. I reżim Kaddafiego dysponował wtedy bardzo nowoczesnym, szczególnie jak na Afrykę, systemem obrony przeciwlotniczej, zakupionym za bardzo ciężkie pieniądze od swoich przyjaciół z Francji. I wtedy, no, mówiąc skrótowo, jednym przyciskiem Francuzi jemu ten cały system wyłączyli, tak? Tam oczywiście później spadały różnego rodzaju samoloty, ale głównie to za sprawą wyciągniętego starego sprzętu, który był w żaden sposób nie zsieciowany. Stary sprzęt dostarczony jeszcze przez były blok wschodni, gdzie dużą rolę odegrali też Polacy w szkoleniu na przykład tamtejszego wojska. Natomiast i teraz, jeżeli byśmy porównali ten sprzęt, prawda, i co z tego, że on miał ten sprzęt? Co z tego, że on był na wskroś nowoczesny, jak oni jego w zasadzie nie użyli? Ten ranking czy inne rankingi, one też ulegają pewnym uproszczeniom. I możemy, Ukraina akurat ma armię liczniejszą niż Polska i ma znacząco liczniejszą ilość sprzętu wojskowego. W szczególności tutaj, jeżeli mówimy o wojskach lądowych. Natomiast w większości jest to sprzęt przestarzały. To znaczy oni dysponują jeszcze no chociażby czołgami, tak, dużo starszymi niż nasze. Ponad około 250 leopardów, które my posiadamy. Czyli tak? Ten ranking nie uwzględnia jakości sprzętu? On w jakimś stopniu, nie znam dokładnie metodologii, on w jakimś stopniu na pewno uwzględnia, ale to nie oznacza, że on się nie myli. I te rankingi, podam inny przykład. System, Amerykanie, którzy lubują się w wargamingu, grają, ciągle ćwiczą w grach strategicznych, oni do niedawna jeszcze dysponowali takim systemem przeliczania punktów, który się nazywa EPOK.
Jeszcze może wyjaśnijmy, co to jest wargaming, bo nie każdy są to gry strategiczne, które, w które grają wojskowi, analitycy, wciągani są też politycy. Normalnie kadra dowódcza zbiera się w jednym miejscu, mają plansze, pionki i grają. I grają. I to są bardzo poważne gry. Te gry to nie jest żaden nowy wynalazek. Takie gry, takie scenariusze były i są ćwiczone już od dziesiątek lat. No chociażby przed 1939 rokiem Niemcy, sztab III Rzeszy tak ćwiczył bardzo mocno różnego rodzaju scenariusze ataku na Polskę, aż im wyszedł scenariusz optymalny, jego po prostu zastosowali. Tak? Na sucho przeszli ileś miesięcy gier, analiz, które im z tego wynikały i dobranie odpowiedniego Blitzkrieg. Tak. Wybranie odpowiedniego modelu. I Amerykanie do niedawna jeszcze operowali tym systemem Epoch. My w 2019 roku przeprowadziliśmy taką analizę dotyczącą konieczności w Polsce stworzenia czwartej dywizji. I pokusiliśmy się o pierwszą tego typu analizę, gdzie dokonaliśmy obliczeń, jakiej siły potrzebujemy na wschodzie Polski, aby zatrzymać potencjalną agresję ze strony Federacji Rosyjskiej. Mniej więcej wiadomo, jakimi siłami dysponuje Rosja. Przyjęliśmy pewne założenia, prawda, i razem z ekspertami, między innymi z Wojskowej Akademii Technicznej, rozpoczęliśmy różnego rodzaju właśnie te scenariusze, tak aby policzyć to, jakiej mocy potrzebujemy na wschodzie i dodatkowo, ile to będzie kosztowało, tak? No i oparliśmy się w tym wyliczeniu właśnie o ten system amerykański Epoch. No i spostrzegliśmy, że on nie do końca odzwierciedla realną siłę. I zaczęliśmy dyskutować w gronie ekspertów byłych, obecnych wojskowych. No i się okazało, że niestety, ale musimy dokonać naprawdę dużych korekt w tej punktacji. I, że to powiem, ręcznie to przestawialiśmy. Jeżeli ktoś tego nie przestawi, być może my też nie wszystko udało nam się jakby dokładnie trafić, prawda? I ktoś korzysta z danej metodologii, z danej punktacji, to po prostu popełnia błędy. Siła armii nie musi oznaczać, ona jest robiona w dużej mierze pod szeroko rozumianą publiczkę, tak? Bo jest czym innym jeszcze siła armii, która atakuje, a czym innym jest siła armii, która ma się bronić. My w Polsce po wyjściu z bloku wschodniego nie mamy zamiaru na nikogo napadać, nie mamy charakteru, nasza armia ma nie mieć charakteru stricte ofensywnego, prawda? Mamy mieć możliwość obronienia się tu i teraz. No dobrze, to jak wrócimy do tego rankingu, w którym zajmujemy 24 miejsce i stwierdziliśmy, że on prawdopodobnie jest pełen różnych uproszczeń, w pewnym sensie marginalizuje te kwestie jakościowe czy dowodzenia armią, to realnie, jaka jest ta nasza siła, jeśli chodzi o wojsko? Gdzie się Polska plasuje wśród krajów Europy chociażby? No, generalnie, znaczy jednym słowem, wyglądamy dosyć słabo, ale wyglądamy dosyć słabo nie w stosunku do innych armii, tylko w stosunku do własnych możliwości i konieczności, jak powinniśmy wyglądać. Chwila, bo co jakiś czas pojawiają się takie głosy w ramach różnych dyskusji, że na przykład nawet gdyby taka Białoruś postanowiła zaatakować Polskę, to w kilka dni byliby w Warszawie. Na ile takie głosy są wiarygodne? No, polska marynarka jest przedmiotem kpin na przykład, prawda?
uzbrojenie żołnierzy często właśnie jest przedmiotem żartów, którzy muszą sobie sami kupować chociażby kombinezony bojowe, bo wojsko ich nie zaopatruje w te najnowocześniejsze. To ile jest prawdy w tym, że ta nasza armia jest taka prowizoryczna? Na pewno określenie, że armia jest prowizoryczna, jest określeniem niesprawiedliwym i, no i obraźliwym, tak? To już nie chodzi tylko, nie chodzi tylko o użycie słów, ale o stan faktyczny. Z całą pewnością ten proces modernizacji polskiej armii w moim przekonaniu przebiega zbyt wolno, chaotycznie. Chaotycznie, bo wyspowo. My nie mamy żadnego rodzaju sił zbrojnych, gdzie byśmy mogli powiedzieć, czy i nawet jego wycinka, gdzie moglibyśmy powiedzieć, okej, tu jesteśmy, że tak powiem, zmodernizowani, możemy przejść do następnego etapu. A tam, gdzie ta modernizacja następuje, to często ona następuje, to już się ukuło takie powiedzenie, w sposób homeopatyczny, czyli bardzo niewielkie nasycenie jednostek, no niewielkie, co się przełoży na niewielkie nasycenie późniejszego pola walki, tak? I to jest główna bolączka, moim zdaniem, polskiej armii. I tak my mamy jakby pozycję wyjściową lepszą niż inne jeszcze kraje. Znaczy, niedawno ukazał się, czy tam od kilku miesięcy, jest pokazywany na przykład stan lotnictwa Niemiec, który jest katastrofalny, czy utrzymania ichniejszej floty helikopterowej, prawda? Więc gdzie indziej też jest słabo. Myśmy wpadli trochę, z jednej strony jesteśmy, trzeba pamiętać, prymusem NATO. Jeśli chodzi o wydatki. 2% ponad wydajemy, tak, chyba, prawda? To jest zalecenie natowskie, które mówiło, że 2% PKB każdy kraj powinien wydać na bezpieczeństwo. My to wydajemy jeszcze więcej, bo w ubiegłym roku ponad 2,2% PKB. Jest to pewnego rodzaju, moim zdaniem, pułapka. Znaczy pułapka, w którą sami wpadliśmy, że jeżeli wydamy te pieniądze, to jest okej. To jest okej. I mamy załatwione, bo jesteśmy tym prymusem. Amerykanie przyjadą, poklepią nas po plecach. Oni patrzą na statystyki, no okej, wydaliście te 2%, tak? Jeden z trzech krajów natowskich, super. No ale tak nie jest. Znaczy tak nie jest, bo można by te pieniądze wydać na pewno w sposób dużo bardziej przemyślany, kompleksowy i tam, gdzie jest to potrzebne. Najbardziej nietrafione zakupy, jeśli chodzi o polską armię. Bo mówisz, że można by wydać lepiej, więc pewnie masz taki prywatny ranking. Mam, nie chciałbym tutaj mówić, co uważam bezpośrednio za błędne zakupy, ponieważ one się gdzieś tam rozkładają w czasie, prawda? I to, że my dzisiaj nie będziemy w stanie wykorzystać możliwości samolotu na przykład F-35, bo nie będziemy w stanie, to nie oznacza, że ziszczą się plany, jak rozumiem, sztabowców ze Sztabu Generalnego i z Ministerstwa Obrony Narodowej i za 10-15 lat rzeczywiście będzie cały system i one będą super wpięte i się komponowały. A czemu my nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych samolotów? Bo to są samoloty, to są tak naprawdę latające komputery, mówiąc w dużym uproszczeniu, one są w stanie zintegrować różnego rodzaju uzbrojenie, łącznie z danymi czy z satelit, czy z dalekiego rozpoznania i przekierować za pomocą odpowiednich sensorów komunikaty i porozdzielać do tych rodzajów sił zbrojnych, do tych jednostek, gdzie to jest konieczne. A my po prostu na tą chwilę nie mamy za bardzo czego podpiąć pod te samoloty. Okej, czyli kupiliśmy sobie super wydajną kartę graficzną bez całej obudowy, bez procesora, bez dysku twardego? No w tym wypadku na tą chwilę, gdyby one dzisiaj przyleciały, to tak to wygląda. Okej, to w jakim kierunku należałoby poprowadzić te linie zakupowe, które będą otwierane pewnie teraz, co modernizować, które flanki naszej armii, żeby taki ktoś jak ja czuł się bezpiecznie, wiedział, że no tutaj jednak
mamy nie tylko wojaków, ale też mają sprzęt dobry i dobrze są zarządzani. Co trzeba robić? Jednej gotowej recepty nie ma na to. Na pewno niestety w polskim wojsku, w polskiej armii nie mamy kompleksowego, to co powiedziałem na początku, nie mamy kompleksowego systemu zakupów, takiego, który byłby od A do Z przemyślany. Mhm. Gdzie, takie mamy potrzeby, tak? Tą i tu i tu musimy, to jest nasz priorytet. Tutaj pewne zmiany zapowiedziano w tej kwestii. Ale te zmiany, one są, cały program modernizacji technicznej armii, on trwa już od prawie 10 lat. W tym czasie już było kilka bardzo poważnych zmian, a są robione na przykład zakupy bardzo poważne, których w ogóle ten program nie uwzględniał. Więc pytanie, co się zmieniło, tak? Jakby... Czyli zmiany są pozorne, bo realnie to idzie starym trybem. No nie do końca. No, znaczy, część rzeczy jest kupowanych zgodnie z założeniami wymagań bezpieczeństwa Polski, które były gdzieś tam określone, a część rzeczy jest po prostu, jest wytłumaczenie, bo zmienia się dynamicznie sytuacja geopolityczna Polski, świata, Europy. No i stąd na przykład ostatnia decyzja o zakupie czołgów Abrams, prawda, od Stanów Zjednoczonych. Dosyć zaskakująca, bo jej nie było w żadnym planie. No, wynikająca po prostu z bezpośredniego zagrożenia i z tego, co Rosja wyprawia za naszą wschodnią granicą razem z Łukaszenką. No to skoro już ta Rosja się pojawia i omyłkowo, i celowo w naszej rozmowie, to co obecnie możemy zrobić, jeśli chodzi o nasz stan przygotowania do potencjalnej obrony granic? No bo możemy założyć najczarniejszy z czarnych scenariuszy, w którym Rosja faktycznie decyduje się na taką totalną inwazję na Ukrainę, przejmuje tę Ukrainę, de facto już przejęła Białoruś militarnie, i jesteśmy przez Rosję otoczeni, przez, no jakby nie było, wroga. Co polska armia jest w stanie i wtedy zrobić? Czy jedyną drogą jest uciekanie się do sojuszy? Znaczy na pewno to jest konieczne. Natomiast pytanie, co my możemy zrobić, jak my się możemy bronić? Bo nie zawsze strategia zawołać kolegów jest dobra, bo ci koledzy trochę im zajmie, zanim się tutaj pojawią. W międzyczasie też trzeba coś samemu, prawda, zastosować. Czasami mogą być zajęci. Mogą być zajęci, innym, mogą mieć inne priorytety, tak. Prawda? W tym pytaniu pojawiła się u ciebie pewna teza, która jest tezą często popełnianego błędu. Znaczy, jaką armię powinniśmy mieć, żeby nas obroniła? Armia, czy musimy sobie z tego zdać sprawę, w dzisiejszym świecie armia jest tylko jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo państwa. Szczególnie w naszym położeniu geopolitycznym my naszego bezpieczeństwa nie możemy i nie powinniśmy opierać tylko i wyłącznie na armii. I to credo powinno jakby być podstawą do tworzenia całego systemu bezpieczeństwa państwa. Podam parę takich przykładów z życia wziętych. To znaczy tak, z jednej strony kupujemy cały system bardzo nowoczesnej techniki wojskowej, bardzo zaawansowanej, gdzie jest wiadomo, że nie obsłuży tego żołnierz, który będzie na, nie wiem, dwuletnim kontrakcie czy w dwuletniej służbie zasadniczej, tak? Jesteśmy skazani na armię zawodową i moim zdaniem od tego nie powinniśmy absolutnie odchodzić. Czyli armia poborowa nie. Armia poborowa według takiego schematu poboru, jakim ja jeszcze pamiętam, i tak byłem też kwalifikowany na komisji wojskowej, tak? To absolutnie nie. Natomiast armia zawodowa, my w tej chwili potrzebujemy po pierwsze ukompletowienia jednostek, wbrew niektórym tezom, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Musimy zrezygnować z tego slangu. Ukompletowienie jednostek to? Postaram się prościej. Wszystkie nasze dotychczasowe jednostki muszą mieć pełne stany osobowe.
a nie wszystkie mają na tą chwilę. Czyli tak. Kogo brakuje? No, wielu specjalizacji, nie chcę tutaj za dużo też mówić, natomiast nie wszystkie stanowiska w wojsku mamy odpowiednio obsadzone. Mhm. I pilnie potrzebujemy tą sytuację zmienić. Natomiast nawet gdybyśmy mieli tej armii zawodowej 200 tysięcy, mhm. na dzień dzisiejszy armii zawodowej mamy około 113 tysięcy. Do tego dochodzi 32 tysiące Wojsk Obrony Terytorialnej. Razem 140 tam 5 tysięcy ludzi, których na dzisiaj mamy, że tak powiem, pod bronią, tak? Możliwe. To jest i tak dużo, dużo za mało, żeby państwo było w stanie się obronić. I żadne tutaj, jeżeli kupimy jeszcze sobie, dokupimy, nie wiem, 50 kolejnych najnowocześniejszych samolotów czy 500 czołgów, tej sytuacji generalnie nie zmienią. Czyli mimo, że jest postęp technologiczny, że ta broń jest coraz bardziej nowoczesna, mimo, że jest też bezzałogowa, jeśli chodzi o drony chociażby, to mimo to potrzeba dużej liczby żołnierzy. Potrzeba ludzi, którzy będą przeszkoleni i obeznani z obsługiwania bronią. Mhm. I zaraz dojdę, jakim rodzajem broni. Ale przede wszystkim potrzebujemy społeczeństwa, które będzie odporne na kryzys. Jakikolwiek by to nie był kryzys. To może być kryzys militarny, to może być kryzys humanitarny, może być trzęsienie ziemi czy cokolwiek innego, mhm. tak? My w naszym położeniu powinniśmy się zachowywać tak, jak zachowują się społeczeństwa krajów, które się przygotowują cały czas na najgorsze. Czyli na przykład kraje takie jak Izrael, Singapur, kraje skandynawskie. Tam jest wdrożony cały system, tak zwany Total Defense. U nas od niespełna 2 lat jest ten termin nazwany jako obrona powszechna i on się znalazł w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, podpisanego, ogłoszonego przez prezydenta. I bardzo dobrze się tam znalazł. Mniej dobrze, że do tej pory nic się w tym zakresie nie wydarzyło, jeśli chodzi o akty wykonawcze, rzeczywiste przygotowanie społeczeństwa. I tu chodzi o przygotowanie takie społeczeństwa, gdzie niezależnie od tego zagrożenia, każdy by wiedział, co ma robić. My dzisiaj tego nie wiemy. Tego nie wiedzą włodarze miasteczek. Obrona cywilna w tym kraju nie istnieje w zasadzie, jest tylko na papierze. Ale w jaki sposób w ramach systemu edukacji? To jest system, który wymaga działania od szkoły podstawowej tak naprawdę, od przyuczania już dzieci, powiedzmy w wieku kilkunastu lat, do tego chociażby, żeby się nauczyły opatrywać rany, prawda? Ale jeszcze na moment wrócę do tego, jaką broń moglibyśmy umieć obsługiwać. 2 lata temu mniej więcej po wkroczeniu Rosjan do Syrii, Rosjanie zbudowali tam swoje silne bazy, bardzo silnie strzeżone, otoczone kolejnymi kordonami bezpieczeństwa i do pewnego momentu one zdawały egzamin. Że do momentu, jak nikogo nie obrażając, ale 2 lokalesów, dosyć prostych ludzi, tak z ciężarówką, która była przerobiona na ciężarówkę, czyli to była wręcz ciężarówka cywilna, ale udało im się parę wyrzutni ustawić i zamaskować na tej ciężarówce. Udało im się podjechać na tyle blisko, że z tych prostych, prymitywnych rakiet ostrzelali główną bazę, lotnisko sił rosyjskich, niszcząc bodajże 11 statków powietrznych. 2 ludzi. Bardzo tanim kosztem. Przedarło się i zniszczyło sprzęt za dziesiątki czy setki milionów dolarów. To nie jest to... Partyzantka nam się kojarzy, II wojna światowa, ganiamy po lasach, tak, chowamy się i tak dalej, prawda? Tak. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak obsłużyć dany rodzaj broni w momencie zagrożenia. Znaczy, my wszyscy powinniśmy mieć, i tutaj wracam do tego, czy armia powszechna, czy zawodowa. I raz jeszcze powtórzę, zawodowa, ale z powszechnym przeszkoleniem wojskowym. Tego nie ma. Nie ma tego. My się dzisiaj tego, nikt nikogo nie uczy.
A sprzęt... Ja pamiętam, nie wiem jak jest teraz, ale sprzed 15 czy 20 lat w liceum uczyliśmy się na przysposobieniu obronnym masy różnych rzeczy. Od takich jak na przykład, co oznaczają wyjące syreny przez daną długość czasu, po właśnie tą pierwszą pomoc, jakieś rodzaje właśnie broni, ale to wszystko było teoretyczne, to wszystko było na zasadzie dzisiaj jest taki temat odhaczyć, iść dalej. Nikt realnie niczego wtedy nas nie nauczył. To się, rozumiem, nie zmienia. Obecnie. To się kompletnie nie zmienia. Mało tego, to, że tak powiem, utwierdza się w swoich błędnych przekonaniach i dzisiaj młodzież jest uczona na przykład temperatury spalania białego fosforu czy innych materiałów wybuchowych. Uczą się przeliczników średniej bomby, średnia bomba atomowa to ile to jest ton trotylu. Albo uczą się po kolei konwencji pokojowych, rozbrojeniowych i tak dalej, tak jakby to w jakikolwiek sposób w życiu im pomogło, prawda? Efekt jest taki, że młodzież kończąca dzisiaj przedmiot, on zmienił nazwę, już nie jest, to nie jest przysposobienie obronne, tylko edukacja dla bezpieczeństwa. Kończąc ten przedmiot, najczęściej na hasło bezpieczeństwo dostają mdłości. Bo uczą się czegoś, co jest im do niczego niepotrzebne, tracą na to czas i z tym i wychodzą ze skojarzeniem bezpieczeństwo, rzeczy niepotrzebne. Lepiej, gdyby przez cały ten czas uczyli się tej pierwszej pomocy, prawda? Zdecydowanie. Niż... Zdecydowanie. No, nie każdy albo musi... Albo strzelania z karabinu, z kałasznikowa. No, przynajmniej oswojenia, tak? Przynajmniej oswojenia. Nie ma czegoś takiego jak kursy strzeleckie w polskich szkołach. To jestem tego pewien. Niestety nie ma, niestety nie ma. No jest cały czas problem ze strzelnicami. Tak, rząd ogłosił program Strzelnica w każdym powiecie. To nie idzie tak, jak wydawałoby się, że iść powinno. Niestety my mamy ciągle to nie jest podejście kompleksowe. Znaczy nikt nie wprowadził jednego systematycznego nauczenia i przygotowania społeczeństwa na kryzys. I to powtarzam cały czas. My dzisiaj, nasze dzieci, jako społeczeństwo, my nie potrafimy się zachować, jakby nam na 5 dni prądu zabrakło, tak? Nie będzie Wi-Fi, nie będzie tak. Komórki padną, bo już nie będzie prądu. Nie będzie gazu, nie będzie ogrzewania, nie będzie nic. I jak my sobie poradzimy? Ja ci gwarantuję, że po 5 dniach w takiej Warszawie to masz plądrowanie sklepów i ogólne zamieszki. Nikt nad tym nie zapanuje. To jest zresztą pewnie jeden z pierwszych kroków, jakie podejmie potencjalny agresor, oczywiście. Czyli odcięcie prądu w dużym oczywiście. Skrócie. Oczywiście. No, ten element został zastosowany w 2014-2015 roku na wschodniej Ukrainie, na Krymie. Znaczy został odcięty prąd. No i pojawili się towarzysze i mówią, no to chcecie, żeby włączyć wam ten z powrotem prąd, czy nie do końca? I to wystarczyło właściwie, no bo tam wojny nie było. No tak, masz inną percepcję. Znaczy, jeżeli masz dziecko albo wiesz, że w sąsiednim mieszkaniu leży ktoś ciężko chory, kto jest pod, wymaga jakiejś specjalistycznej aparatury, wymaga ładowania ciągle jakiejś baterii, tak? Szpitale nie pracują, nie działają, nie wiem, od respiratorów, żaden sprzęt medyczny i tak dalej. Masz, dochodzą ci ludzkie, zwykłe tragedie. Masz nieogrzewane mieszkanie, nie działa ci lodówka, zjadłeś już to, co miałeś, a przypomnę, co się wydarzyło w Polsce w marcu 2020 roku, jak na hasło zamykamy sklepy, nagle była powszechna panika i były puste półki w sklepach, tak? Tak. Papier toaletowy zniknął. Wszystko zniknęło. Mąka, cukier, tak. Wszystko zniknęło. Ja pamiętam parę lat temu, u mnie, w mojej miejscowości, gdzie mieszkam, zima, mokry śnieg zaskoczył wszystkich, oblepił druty i przez chyba 4 dni nie było prądu. Sąsiadka pojechała do sklepu kupić agregat. No to ludzie się bili wtedy w supermarkecie o te agregaty, tak? Czyli żeby podsumować, wojsko wojskiem musi być liczne, musi być nowoczesne i te inne musi być adekwatne. Ale do tego jeszcze jest ten komponent społeczny.
I uważam, że to jest najważniejszy element. To znaczy, gdybyśmy mieli agresor, siły rosyjskie też są, bo o nich mówimy głównie jako o potencjalnym agresorze, one też mają ograniczone zasoby i możliwości. I w przypadku na przykład Ukrainy, tak, przecież w pewnym momencie, kiedy zawiodło wojsko, bo zdezerterowało, stchórzyło, dopiero oddziały ochotników z zachodniej Ukrainy, ze środkowej Ukrainy tam podeszli, nie wszyscy nawet umieli obsługiwać broń, dopiero cywilni hakerzy zaczęli się zajmować dronami rosyjskimi, łącznością, i wtedy dopiero udało się powstrzymać Rosjan. W momencie włączenia tak naprawdę cywili, jak cywile się włączyli, tak, do walki. I to nie chodzi o to, że każdy z nas musi biegać z karabinem, bo nie musi. W tej chwili Wojsko Polskie to też już zrozumiało, bo można się dostać do wojska mając kategorię D. No bo nikt nie powiedział, że doskonały informatyk jeżdżący na wózku musi być gorszym żołnierzem niż komando z Lublińca. Niedalej jak dwa miesiące spotkałem tutaj w świetlicy dwóch Amerykanów, Amerykankę i Amerykanina. Amerykanka wyższa stopniem okazała się żołnierką, on niższy stopniem, oboje nie potrafili trzymać karabinu, ale potrafili świetnie programować. Programiści stacjonujący w Niemczech, jadący gdzieś na jakieś szkolenie, na Litwę. Informatycy, prawda, bo to jest to. No a w Polsce informatyków mamy akurat świetnych, czyli jakiś atut. Świetnie, no w tej chwili są tworzone, czy to jest najnowszy rodzaj sił zbrojnych, utworzony dosłownie parę dni temu. Generał Karol Molenda stanął na czele wojsk walki cybernetycznej. My się tego wszystkiego też gdzieś uczymy i wdrażamy, to też wszystko jest gdzieś nowe i płynne, tak. Jest to jeden z elementów, na pewno bardzo potrzebny. Natomiast to, co powiedziałem na początku, to musi być jakby systemowo. To nie może być modernizacja homeopatyczna. My nie możemy się przygotowywać wyspowo. Powinniśmy jako cały kraj podjąć pewien wysiłek zmiany z modelu funkcjonowania. Podam przykład Skandynawii. W Skandynawii ta obrona totalna, ona jest rozwijana, działa od dziesięcioleci. W Skandynawii mamy na myśli wszystkie kraje nordyckie? Wszystkie nordyckie, w zasadzie tak. Z Finlandią włącznie. Finlandia, Szwecja, Norwegia, świetnie tam to działa. Z różnymi oczywiście akcentami. I trzeba sobie powiedzieć, kraje tego typu jak właśnie, czy kraje skandynawskie, czy kraje bałtyckie, czy nawet Polska, my nigdy nie powinniśmy brać udziału w wyścigu zbrojeń i przy tego typu rankingach się ścigać. Czyli nie przejmować się za bardzo tym 24 miejscem, bo to nie o to chodzi. My nie jesteśmy w stanie mieć żołnierzy takiej ilości sprzętu, żebyśmy byli w stanie stawić czoła armii rosyjskiej. Natomiast jesteśmy w stanie mieć siły zbrojne i system bezpieczeństwa, który spowoduje, że armia rosyjska nigdy tu nie wejdzie, a jeżeli nawet udałoby jej się wedrzeć, to będzie ponosiła takie straty, że tutaj długo nie zabawi. To jest właśnie wątek, który chciałem poruszyć, bo jak mieliśmy najpierw inwazję Niemców, potem Rosjan w 1939, to w związku z tym, że ta broń, której używano wówczas, była bardzo niedokładna, mieliśmy jednocześnie olbrzymie straty wśród ludności cywilnej. Dowolne bombardowanie czy ostrzał z czołgów niszczył nie tylko zakłady przemysłowe, nie tylko drogi, ale też domy prywatne i zabijał ludzi. Innymi słowy, motywacja, bodziec, żeby walczyć z najeźdźcą, był znacznie silniejszy, bo wszyscy wiedzieli, że oni przyjechali i plądrują. Prawda? Obecnie ta broń jest znacznie bardziej dokładna. Prawdopodobnie gdyby Putin chciał wysadzić jakieś strategiczne obiekty na Ukrainie, mógłby to zrobić z bardzo wysoką precyzją. Nie niszczyłby aż tak wielu obiektów cywilnych po drodze, czy obiektów, które nie mają znaczenia strategicznego. To, o co powiedziałeś o Krymie, wyłączył im prąd, nałożył na nich jakiś koszt pod tytułem
zimna woda w kranie i ktoś umiera w szpitalu, bo odcięli. Tak, ale tam była inna struktura społeczna, też pamiętajmy. No tak, zgadza się, no to jest tutaj ta różnica. Natomiast zmierzam do tego, czy w naszych czasach, w czasach, gdy zajmujemy się naprawdę czasami żenującymi problemami, jak sobie tak z perspektywy spojrzymy, co zajmuje nas w debacie publicznej, możemy w ogóle liczyć na to, że ktoś, nawet świetnie przygotowany w ramach systemu edukacji do strzelania czy udzielania pierwszej pomocy, czy wspierania wojska w takich sytuacjach kryzysowych, że on faktycznie będzie to robił, a nie, że powie, słuchajcie, to nie ma co walczyć, niech ten Putin tu już wejdzie, no bo smartfon mi siadł. Mentalność, wychowanie patriotyczne jest jakby podstawą funkcjonowania i państwa, i całego systemu bezpieczeństwa. I o tym my musimy pamiętać. Stąd tak ważne jest na pewno podtrzymywanie tej całej otoczki i systemu, który będzie tworzył więzi te społeczne, ale i też patriotyczne. Myśmy w 2020 roku przeprowadzili jako Defense takie duże badania poświęcone właśnie bezpieczeństwu obronności. Razem tutaj badania przeprowadzone przez IBRIS, gdzie zbadaliśmy bardzo dokładnie Polskę i też 5 krajów sąsiednich. Między innymi jeśli chodzi o gotowość do obrony własnego kraju. I my tam wypadliśmy na tle tych 5 krajów jako liderzy, więc nie jest źle. I o ile dobrze pamiętam, tam ponad 30% społeczeństwa wyraziło gotowość do wzięcia broni do ręki i stanięcia w obronie ojczyzny. Przy kilkunastu, ale to chyba było w granicach 11% w Niemczech. Ale mamy taki model społeczeństwa i Niemcy są przyzwyczajeni do swojego bogactwa i oni są przyzwyczajeni, że sobie do obrony pewnie wynajmą kogoś, tak? Nas. Albo że ich to, na przykład, Turków, kogokolwiek. Albo że ich to być może nie dotyczy. Natomiast u nas, i wtedy po raz pierwszy w tych badaniach wyszła też bardzo ciekawa rzecz, że do tej pory jakby ten największy odsetek osób deklarujących postawy takie proobronne to był na wschodniej części Polski. I w 2020 roku do tego grona dołączyło województwo śląskie. Które nam się kojarzy z tendencjami separatystycznymi obecnie, w aktualności kilku figur publicznych. Tak. I razem z socjologami z IBRIS-u zastanawialiśmy się, co się takiego wydarzyło. I doszliśmy do wniosku, że był tylko jeden punkt taki, który mógł zmienić tą percepcję. A mianowicie w 2019 roku po raz pierwszy zrobiono defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego nie w Warszawie, a w Katowicach. Zjechało tam, był pokaz sprzętu wojskowego, przemarsz. I to jedno wydarzenie, zdaniem socjologów, podbudowało morale. Na tyle podbudowało, że rok później robione badania wyszło nam, że województwo śląskie wybiło się na tle innych województw i dołączyło do tej ściany wschodniej z tymi, z tą postawą proobronną, tak? No, niemniej ta kwestia wychowania patriotycznego obecnie można tutaj mieć sporo zastrzeżeń, bo to jeśli gdzieś się coś takiego pojawia, no to jest to automatyczne skojarzenie z takim tradycyjnym wychowaniem patriotycznym i śpiewaniem o tym, że oni szli na stos. Tak, akademie, smutne pieśni, słynna polska martyrologia, wspominanie naszych klęsk nieustanne, brak zaangażowania w myślenie o ich przyczynach, wystrzeganie się, próby analizy, dlaczego przegraliśmy tu i tam. I pod tym kątem to ja nie dostrzegam żadnej zmiany, a wręcz powiedziałbym, że następuje utrwalenie tego rodzaju postaw, też odgórne. Jak to oceniasz? Patriotyzm przede wszystkim jest słowem niemodnym, a po drugie właśnie kojarzącym się bardzo anachronicznie. To znaczy, nie zgodzę się, że jest niemodnym,
bo uważam, że w ostatnich latach mamy wręcz miejscami nawet przesyt używania tego słowa. Bo jest, używane, niż... jest używane oczywiście właśnie w, czy w inflacja tego słowa wręcz, prawda? Natomiast to nie jest też tak, że my robimy to wszystko źle, tylko znowu, tu nie ma jednego systemowego działania. Zgadzam się z tobą w zupełności, w całkowicie co do tego, że ta martyrologia jest u nas po prostu, jest jej zdecydowany przerost. My nie potrafimy czcić zwycięstw. No w ubiegłym roku tak po raz pierwszy mieliśmy możliwość oficjalnego uczczenia powstania wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego powstania. Natomiast skupiamy się na porażkach. I my jesteśmy dumni z tych wszystkich porażek. I to jest wpajane. Znaczy to, że Polak przelał krew, to jest w wielu miejscach pokazywane jako no ten wzór, że my tak powinniśmy wszyscy. No taka jest nasza mentalność, która się rozlewa na inne dziedziny życia. Chłopaki, nic się nie stało. Tradycyjna przyśpiewka po kolejnej porażce polskiej reprezentacji w piłkę nożną, prawda? No ale żeby przyzwyczaić kogoś do zwycięstwa, trzeba mu te zwycięstwa pokazać. Czy dzisiaj ktoś komuś pokazuje nasze naprawdę niezłe zwycięstwa, które są na przykład w innych krajach analizowane bardzo mocno? To mi też opowiadali absolwenci West Pointu na przykład. Byli już nasi oficerowie, którzy kończyli West Point. Tak? Tam w systemie kształcenia jest ileś bitew polskich, które są pokazywane jako przykłady zastosowania sztuki wojennej. To które bitwy są takimi sztandarowymi przykładami? Właśnie, nie chcę teraz wymieniać, czy nie chcę tutaj dokonać jakiejś pomyłki, ale na przykład nasze przegrane powstanie styczniowe, ono było przegrane przez tam kilka powodów, natomiast z tego powstania całymi garściami czerpią do tej pory Szwajcarzy, przygotowując swoją koncepcję obrony totalnej. A my dzisiaj tego kompletnie nie robimy. My mamy z czego czerpać doświadczenia pozytywne, a z przegranych wyciągać wnioski. Dlaczego tak, a nie inaczej się stało? Przykład września, na początku wspomniany, tak, wrzesień 39 rok. Przecież jakby popatrzeć na potencjały ludność, ilościowe armii polskiej i niemieckiej, to oni wystawili jakieś 2,5 miliona mniej więcej żołnierzy. My wystawiliśmy tam bodajże niecałe półtora. Więc, natomiast teoria sztuki wojennej mówi, że atakujący musi mieć przewagę minimum trzykrotną. Czy patrząc w drugą stronę, broniący danego terenu ma trzykrotną przewagę nad atakującym. Tak? A żeby utrzymać już dany teren, to niektóre z teorii mówią, że potrzeba przeważających sił tych okupacyjnych w stosunku 16 do 1. A co się stało, że my w zasadzie w paręnaście dni polegliśmy, tak? No, swoją drogą to jest ciekawy wątek tych okupacji, nie? Że mogłoby się wydawać, że to już jest przećwiczony scenariusz, że nie opłaca się okupować, fizycznie utrzymywać dodatkowej administracji na okupowanym terenie i ekstrahować tych zasobów stamtąd, że to już nie jest cel żadnej potencjalnej wojny obecnie, że no, obecnie celem wojny jest coś innego. Tą lekcję boleśnie doświadcza Rosja, która de facto okupuje wschodnią część Ukrainy, czyli Ługański i Donieck. I to się stało zapadłym, upadłym terenem w zasadzie. Tak? Oni tam miliardy dolarów muszą pompować na sztuczne utrzymanie tego kawałka Ukrainy.
upadł przemysł, upadła tam całkowicie gospodarka. Jest to jeden z jednego z najbogatszych terenów Ukrainy, stał się tam jeden z najbiedniejszych. No, mieszkania tam kosztują w granicach w Ługańsku 1500 euro za mieszkanie w tej chwili, tak? I nikt tego nie chce kupić. Więc jakby okupacja kosztuje i nie zawsze się opłaca. Musimy jeszcze pamiętać dodatkowo, że Rosjanie tam panują całkowicie. Znaczy tam nie ma w zasadzie żadnego ruchu partyzanckiego. Czyli teraz celem takiego despoty, jakim jest Putin, bo ja uważam, że można używać wobec niego tego słowa, nie jest powiększenie, jak to było w przypadku Hitlera, Lebensraumu dla Rosjan, tylko powiększanie stref wpływów tej jego całej kliki pijawek, które się do tego rosyjskiego narodu doczepiły i są. To chodzi o strefy wpływów. Chodzi o strefy wpływów, natomiast w przypadku Ukrainy tam są, że tak powiem, moim zdaniem to są już problemy ambicjonalne. To znaczy narracja, która idzie od władz, od elit rosyjskich, jest od wielu miesięcy taka pompowana do społeczności rosyjskojęzycznej, nie mówię, że tylko Rosjan, ale szeroko, że no Putin ma być tym, który odbuduje potęgę Związku Radzieckiego. I tak jest mniej więcej jest przedstawiony. A jest szansa, że on w to uwierzy, że on... On w to uwierzył, moim zdaniem. I to jest całe nieszczęście. To jest całe nieszczęście. Natomiast i to mówią wszyscy, tak? Nie można odbudować tej potęgi bez strefy wpływów, ale tak naprawdę zajęcia Ukrainy czy części Ukrainy. Czytałem taką bardzo dużą analizę, nie przebrnąłem przez całą, ale analizę porównawczą dwóch rodzajów racjonalności, którymi się wykazują autokraci. I tam były dwa przykłady przeciwstawne. Jeden to był Pol Pot, jako taki właśnie wierzący w ideę. I absolutnie żadne argumenty do niego nie trafiały, które nie były spójne z jego ideą, więc załóżmy, że Pol Pot rządziłby Rosją, to żadne sankcje gospodarcze nie miałyby na niego najmniejszego wpływu, bo by się po prostu nimi nie przejmował. Dopiero trzeba by go zastrzelić, żeby się go pozbyć. Z kolei drugim autokratą wziętym tam pod lupę był Slobodan Milošević, który był przeciwieństwem Pol Pota, bo nieustannie kalkulował. Dla niego ideologia miała czysto narzędziowy charakter, więc on żonglował tymi ideologiami w zależności od publiczności, do której się wypowiadał. Tak? Tylko po to, żeby utrzymać władzę. No i teraz to, co ty mówisz, jest naprawdę niepokojące, ponieważ to by oznaczało, że na tym spektrum Milošević-Pot Putin od tego wyrachowanego Putina, którego znamy sprzed iluś tam jeszcze lat, zbliża się w stronę Pola Pota, czyli coraz bardziej wierzy w jakąś ideę, tak? To znaczy, to, że Putin uwierzył w ideę, że może rzeczywiście tego dokonać w siłę swojej armii, która jest sukcesywnie i bardzo konsekwentnie odbudowywana, jej potęga, to jest pewne. Natomiast Putin też kalkuluje. I Putin w moim przekonaniu, w przeciwieństwie do Pol Pota, on nie działa w osamotnieniu. Putin sam z siebie nie wygrał tych wyborów i to pamiętajmy, tak? On jest przedstawicielem pewnego środowiska, które jego wybrało i wyniosło do władzy, utrzymuje jego przy tej władzy, pozwala jemu na bardzo, bardzo dużo. Oczywiście on ma swoją gigantyczną władzę, natomiast on się musi liczyć ze środowiskiem. I kilka tygodni temu też taki tekst napisałem a propos właśnie rozwoju sytuacji na Ukrainie, gdzie no, moim zdaniem ten czynnik ekonomiczny związany z zagrożeniem ekonomicznych interesów środowiska ludzi ze służb, z których Putin się wywodzi, jest jednym z elementów, które może skutecznie powstrzymać przed wojną Rosję. Czyli gdy ambasador Rosji w Szwecji bodaj mówi swojemu szwedzkiemu partnerowi, że ma, cytuję, w dupie sankcje Zachodu, to jest gra, to nie jest twoim zdaniem deklaracja prawdziwego stosunku do sankcji Putina.
Myślę, że powiedział to, co jemu kazano powiedzieć, tak? W odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Należy pamiętać, że całe to środowisko zgromadziło potężne majątki, zdobyte w sposób, no, z naszego punktu widzenia, prawdopodobnie średnio legalnie. Oczywiście one być może już teraz pracują w sposób legalny. W sposób legalny. Natomiast znaczna ich część jest ulokowana poza Rosją. Tam studiują, mieszkają często ich najbliżsi dzieci, żony, kochanki, tak, w różnego rodzaju mają nieruchomości, w tym się Rosjanie też lubują. No, południe Francji, Stany Zjednoczone, Londyn, tak, to są te miejsca, gdzie oni rzeczywiście tych nieruchomości mają bardzo, bardzo dużo. No i nagle stanęli przed takim dylematem, cholera, ale za moment oni mogą mi to wszystko zabrać. Że mogę być odcięty od tego skutecznie. I nawet o ile oni tego publicznie nie będą deklarowali, to ja uważam, że podświadomie, podprogowo, to może mieć wpływ na rodzaj raportów, które piszą na szczyty władzy. I to może być jednym z elementów, który rzeczywiście będzie miał jakiś, nie wiem, czy decydujący wpływ, ale na pewno będzie jednym z elementów, który będzie mógł i na pewno jest brany pod uwagę przy ewentualnej chęci rozpętania już dużego, pełnoskalowego konfliktu. No właśnie kolejny termin rozpętania tego konfliktu upłynął dzisiaj w nocy, bo tam bodaj The Sun prognozował, że o 2 w nocy dzisiaj wybuchnie wojna. Na szczęście nie wybuchła. Mam nadzieję, że nie wybuchnie też ani przed, ani po publikacji naszego wywiadu. Natomiast powiedz mi, jak oceniasz, jak długo to napięcie na granicy z Ukrainą może się utrzymywać? Jak długo Putin taką kartą może grać? Wojna wybuchła tam 8 lat temu i ona cały czas trwa. Ukraińcy się w dużej mierze, nowe otwarcie, że tak powiem, tego konfliktu, tak. Natomiast w moim przekonaniu myślę, że ten kordon, którym Putin otoczył Ukrainę, on będzie go utrzymywał. Znaczy Ukraina krwawi w tym momencie. Gospodarczo bardzo mocno krwawi. Oczywiście to Putina też kosztuje, bo utrzymanie wojska poza koszarami i cała logistyka z tym związana też jego to kosztuje, tak? Natomiast na tą chwilę Putinowi po prostu opłaca się utrzymać ten stan, ponieważ Putin gra tak naprawdę o inną Ukrainę. Jest szansa, że po prostu potraktuje te swoje wojska u granic Ukrainy jako wojska oblężeniowe, tak? W tym sensie, że wie, że kapitał zagraniczny, dopóki będzie minimalne ryzyko większej interwencji zbrojnej, tam po prostu nie będzie napływał, że tam nie będzie inwestycji, że tam będzie martwo ta gospodarcza depresja i większy potencjał dla jego ludzi, by dostali się do władzy. Tak, bo rozumiem, że on ma jeszcze figurantów na Ukrainie, którzy aspirują do wymienienia elit obecnych. No oczywiście, rządzących. Że tak, oczywiście, że tak. No, pamiętajmy, to jest 40-milionowy naród, gdzie jakaś część społeczeństwa jest jeszcze pochodzenia rosyjskiego, albo no, jest przez lata urobiona przez Rosjan i pod ich wpływem. Więc to, że Putin chciałby ulokować i swoich ludzi i mieć swój rząd na Ukrainie, to jest oczywiście pewne. Ale no, przed sytuacją na Krymie, czy przed sytuacją w Doniecku, właśnie wśród tych Ukraińców, którzy mają pochodzenie, powiedzmy sobie, rosyjskie, mówią po rosyjsku, mają jakiś sentyment może do czasów sprzed 91 roku. Był taki pogląd, że jak Rosjanie przyjdą, to będzie lepiej niż pod rządami Ukrainy, że jednak w Rosji jest lepiej, jak tutaj będzie Rosja, to będzie lepiej. No, czy po doświadczeniach właśnie Doniecka, Krymu, taki ktoś jeszcze w to może wierzyć, czy to jednoznacznie już tego rodzaju przynajmniej przekonania przetrzebiło, wypleniło? Na pewno ta opinia bardzo mocno się zmieniła. Wschód Ukrainy, tam w zasadzie praktycznie każdy miał kogoś
z rodziny, ze znajomych, którzy mieszkali czy w Doniecku, czy w Ługańsku, to były okręgi bardzo uprzemysłowione, z dużą ilością zakładów różnego rodzaju, tam ludzie się osiedlali po prostu ze względu na pracę. Z tego połączenia i koneksje rodzinne, towarzyskie na pewno były. I oni po tych 8 latach okupacji rosyjskiej zobaczyli tak naprawdę, co oznacza ten ruski świat, jak wygląda życie. I to się bardzo mocno zmieniło. Są w tej chwili, to już nie to nawet, że Ukraińcy, ale Rosjanie mieszkający na Ukrainie, oni deklarują w tej chwili walkę o Ukrainę, bo to jest ich kraj i oni nie chcą już mieszkać w tym ruskim mirze, który im oferował Putin. Natomiast na pewno są też tacy, którzy wyjdą i będą kolaborować i z kwiatami powitają te wojska. Natomiast tutaj w tej chwili rozgrywa się pewnego rodzaju gra o to, ile tak naprawdę tych mieszkańców wschodnich i południowych terenów Ukrainy jest w stanie z kwiatami witać wojska, czołgi rosyjskie. Ja sam docieramy do różnego rodzaju analiz i takowymi dysponuję. Jedna i druga strona się po prostu przez ostatnie tygodnie przerzuca tymi analizami, bo to się okazuje kluczowy element w tej całej układance w tej chwili. Rosja, moim zdaniem, nie mając pewności, że napotka słaby opór, taki jak był w Ługańsku czy w Doniecku, po tym rodzaju broni, który w ostatnich tygodniach został dostarczony przez Zachód, wejście tam będzie dla nich bardzo ciężkie, bardzo bolesne i będzie oznaczało w dłuższej perspektywie tak naprawdę pyrrusowe zwycięstwo. To znaczy Rosja nie będzie miała i ona nie ma problemu z zajęciem znacznej części Ukrainy, ze zniszczeniem infrastruktury, z bardzo mocnym osłabieniem tego kraju, mogą im zniszczyć tak naprawdę, wystarczy uderzenie rakietowe tak na sektor energetyczny, i Ukraina jest odcięta. Białoruś im nie dostarczy tego, na co Ukraina by liczyła, a Polska, my nie mamy odpowiednich interkonektorów, tak? I to wiedzą Rosjanie, oni zdają sobie z tego sprawę, że w ten sposób bardzo szybko mogą doprowadzić do tego, że Ukraina stanie się de facto państwem upadłym w takim gospodarczym znaczeniu. I dzisiaj gra idzie o to, ile społeczeństwa jest proukraińskie, a ile prorosyjskie. To na koniec pytanie o to słynne proroctwo Lecha Kaczyńskiego. Jeśli Rosjanie dokonają tej inwazji, to co następne w kolejności będą państwa Prybałtyki, a potem my? Jak oceniasz wiarygodność tej prognozy? Musimy pamiętać, że ona była w pewnych warunkach tak wypowiedziana w momencie rozpoczęcia wojny w Gruzji z Gruzją. Takiego scenariusza nie można wykluczyć. To znaczy, to co powiedziałem wcześniej, Rosja i Putin w tych swoich deklaracjach w stosunku do społeczeństwa rosyjskiego, on im dał nadzieję, że powróci Wielki Związek Radziecki. I Rosja stanie się tą potęgą na nowo. Żeby stać się tą potęgą, to oni do dzisiaj nie mogą się pogodzić ani z utratą przede wszystkim Ukrainy, i państwa bałtyckie tutaj są również solą wokół. Natomiast musimy pamiętać, że to są bardzo małe kraje, które zająć rzeczywiście wojska rosyjskie mogłyby zająć bardzo szybko. Tylko pytanie, co potem? Obyśmy nie musieli się przekonywać o tym na własnej skórze. Nikt sobie wojny nie życzy. 30 lat rozwijamy się w dobrym tempie, zadowalającym i coś takiego nawet w krajach Prybałtyki, nawet gdybyśmy nie byli w planie Putina, mogłoby mocno zaburzyć też nasz rozwój, jako naszego kraju. To znaczy zbliżenie się wojny do granic Polski, to dla nas
ekonomicznie kryzys. Też jest gigantyczny kryzys. Gigantyczny kryzys. Dzięki wielkie, Piotrze, za rozmowę. Państwu, jeśli się ta rozmowa podobała, mam nadzieję, że tak, polecam zalajkowanie naszego profilu, subskrypcję i obserwowanie go, ponieważ co tydzień we wtorek o 19:00 kolejne wywiady będą publikowane. Dziękuję bardzo.